Cześć, ja jestem Anjon i jestem już spakowany. Ale zanim wyjadę, mam dla Was jeszcze ten film. Ponieważ w dalszym ciągu planuję zdobyć pięciogwiazdkową duszę Mitrali, a wyjeżdżam, więc nie mam wyjścia, muszę uczestniczyć w tym Champion Chase, które właśnie dzisiaj się pojawiło. Tak, właśnie w tym, w którym do zdobycia jest sześciogwiazdkowa dusza dla Ninji. Z tym, że na taką nagrodę raczej nie liczę. Ostatnio, wprawdzie, miałem szczęście i wygrałem swoją grupę, wtedy, kiedy była do zdobycia pięciogwiazdkowa dusza dla naszego nowego Lizardmana, ale dwa razy i to jeszcze pod rząd słabe grupy raczej się nie zdarzają. I jak widzicie, już teraz w tym momencie w mojej grupie mamy trzech pretendentów do pierwszej nagrody, a pozostali również wysoko mierzą, także raczej nie będę się z nimi ścigać. Ale na pewno potrzebuję co najmniej 4200 punktów, żeby zdobyć te w sumie 200 punktów do eventu, co mi da komfort wypoczywania na urlopie. Nie będę musiał w czasie wyjazdu myśleć o farmieniu dungeonów. Dlatego zacznijmy zdobywać punkty. Zaczniemy najpierw od odebrania tego niebieskowłosego pana. Zaczekałem z tym właśnie do dzisiaj. I to będzie pierwsze 500 punktów. Oprócz tego mam do odebrania jeszcze dwójkę czempionów. Niedawno awansowałem do Gold 3 na Live Arenie, w związku z czym mamy tutaj Quintusa, mamy również Gomloka z Doom Tower. I owszem, mógłbym zostawić ich na CVC, ale sytuacja jest taka, że odbiorę ich dzisiaj. Sam Gomlok, nawet nie wiem co on robi, chyba nie jest zbyt dobrym czempionem. Natomiast zaraz po nim w kolejce w Doom Tower jest Varel the Destroyer. I to już jest z kolei bardzo dobry czempion na hydrę. A Quintusa pewnie zbuduje. Nie będzie to priorytet wśród czempionów do zbudowania. Ale na pierwszy ogień oczywiście pójdzie Ninja. Także Quintus będzie musiał chwilę zaczekać, ale jest odebrany. I tym sposobem bez otwierania żadnych szardów. Mam już 1650 punktów, jeśli dobrze liczę. Oprócz czempionów z fragmentów, mamy jeszcze czempiona za remnanty z Sintranos. No tutaj prawdopodobnie wpadnie Epic, ale zobaczmy. Może to będzie Epic Void, może taki, który będzie do czegoś przydatny. A niestety ani nie jest to czempion Void, ani specjalnie nie jest przydatny, także. To tylko punkty. I kolejne punkty będę zdobywał Samon Pula. Tutaj również zaczekałem specjalnie do dnia dzisiejszego. Mam cztery losowania, dwa wyfarmione, 10 prizmów zostało mi z poprzedniego eventu. No i te 40 przyjechały kurierem. Także cztery szanse na legendy. No nie powiem, nie powiem. Legat Tiox to jest czempion, którego wszyscy obecnie pożądają. Biorąc pod uwagę, że pięciogwiazdkowa dusza z poprzedniego eventu cudem zdobyta czeka na niego, no to zobaczymy, czy jeszcze poczeka, czy nie. Pozostałych czempionów również chętnie bym zobaczył. To znaczy, tak, Necmo nie mam, także bardzo chętnie, świetny czempion na Hydre. Nie mam również Drake'a. Natomiast pozostali byliby Faction Guardianami, czyli drugi Python, drugi Krokmar, czy, czy Fushan, którego również już kiedyś wylosowałem. No i te epiki również są przyzwoite. Ostatnio bardzo często używam Venomage'a na Sintranos. Niedalej jak wczoraj pokonałem aemusa na hardzie, właśnie między innymi z Venomage'em. Także nie przedłużając, cztery szanse, jeden sen. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No, mamy Delarzy. Niektórzy na pewno ucieszą się z niej, ponieważ jest to epic do fuzji Lady Mikage. Lecimy dalej. Drugi shard. Kolejny epic. Iox, ok. Też bardzo dobry czempion. Ogólnie ci czempioni, którzy są w tej puli, są bardzo fajni, nawet epiccy. Trzecia szansa. No i tym razem też epic. Jarek, bardzo dobry czempion i ostatnia szansa. Czy to jest w ogóle możliwe? No, kiedyś mi się udało, ale czy dzisiaj? No niestety, dzisiaj nie. Bazylisk. Bazylisk, również świetny czempion. Ok, także skontrolujmy zasób punktów, który udało mi się tutaj zdobyć. Mamy ich 2650. W związku z czym. Będę potrzebował jeszcze otworzyć kilka szardów. Najlepiej, gdyby nie było ich zbyt wiele. Będę otwierał oczywiście Voidy. Jak widzicie, mam ich całkiem niezły zapas. Jednakże ten zapas jest przeznaczony na jakąś przyszłą gwarantowaną legendę Void. Także próg 110 Voidów jest dla mnie nienaruszalny, ale to i tak daje 26 Voidów. Do otwarcia, mamy dzisiaj oprócz podwójnych szans, co się świetnie składa w przypadku Champion Chase, również szansę na Kardiela, który jest świetnym championem. Niekoniecznie go potrzebuję na swoim koncie, ale nie mogę czekać do niedzieli, aż skończy się ta dziesięciokrotna szansa na jego wylosowanie, dlatego będę otwierał dzisiaj. Zaczniemy delikatnie od powiedzmy trzech pojedynczych i zobaczymy. Co tutaj? Oczywiście liczę na jak najwięcej epików, jeśli chodzi o i świetnie bardzo fajny epik Inquisitor Shamel, bardzo się z niego cieszę. To mój dopiero drugi Inquisitor Shamel, także będzie budowany. Są rotacje hydry, w których jest wręcz niezbędny także myślę, że dwóch Shamelów przyda się na każdym kącie. I lecimy drugi mówiłem, że do Mercy mam jeszcze całkiem daleko, także na legendę raczej nie liczę. OK, i trzeci zobaczymy. OK, kolejna rerka i zobaczymy teraz co wypadnie z 10, a potem otworzymy kolejne trzy i jeszcze raz 10 i to mi da właśnie te 26 które chciałem przeznaczyć na to dzisiejsze otwieranie. No tutaj niestety początek, o dobrze i mamy pierwszego epika, no ale, ale, ale tylko jednego. No nie jest, nie jest to taka ilość punktów, na jakiej, bym, na jakiej by mi zależało. Zobaczmy kolejne trzy pojedyncze. Możecie się zastanawiać, ile zbierałem te 130 ponad szardów. No, zbieram je od końcówki marca, z tym, że po drodze otwierałem jakieś pojedyncze szardy, tak niewiele tyle, ile było mi potrzebne w jakimś evencie. Także w ciągu czterech miesięcy powinniście uzbierać tyle wojdów, żeby mieć zapas w razie pojawienia się jakiegoś eventu gwarantowanym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo grać w Wait Shadow Legends. No ale mi się udało i będę twardy. Zostawię te 110 na później. A teraz ta kolejna dyszka. Zobaczmy, jak najwięcej epików poproszę. No nie zaczyna się to epicko. No dobrze, dobrze. Mamy e, Skytach Shaman. E, lecimy dalej. Miss, jeszcze z jednego. O, pięknie. Oboro. Fajnie, będzie empowerment. OK, 1100 punktów, nie spodziewałem się legendy. No, nie powiem gdzieś tam w zakamarkach moich myśli, chciałem, żeby coś takiego się przytrafiło, ale bądźmy realistami i sprawdźmy, jak wyglądają moje punkty w turnieju Champion Chase. A wyglądają dokładnie tak, jak chciałem, a nawet lepiej, bo brakuje tylko 100 punktów do drugiej legendarnej książki. 100 punktów sobie dobiję już spokojnie zielonymi szardami. Zdążę jeszcze zanim wyjadę. Także moje dzisiejsze otwieranie obyło się bez legendy. Mam nadzieję, że wy mieliście więcej szczęścia. Ja je traktowałem tylko i wyłącznie jako zdobywanie punktów do tego eventu. Także zawiedziony nie jestem. Urazy do bóstw RNG nie chowam. Ale wiecie, mam nadzieję, że zapamiętają to i następnym razem, kiedy będę otwierał szardy. Coś ciekawego mi w nagrodę ześlą. I na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Wam życzę udanych wakacji, urlopów, jeśli się wybieracie w najbliższym czasie. Do zobaczenia. Cześć!